Siemaneczko, siemaneczko, kogo witam, kogo złoszczę. Wulgarny Waldek z tej strony. Powiem wam tak. Pozdro tam dla hejterów, dających mi uwagi na lepsze jutro, tak? Ja się słucham zawsze, pamiętajcie, ja się wszystkich słucham. No dobra, mniejsza z tym. Tak siedzę, mam czasu troszeczkę, muszę coś tu odebrać. Niedaleko chaty. No i... patrzę, 20 minut jeszcze mam, no to co? Nagramy coś na ten kanał związanego coraz częściej z pytaniami takimi. Pierwsze co? Pora roku, która się zbliża. Drugie co? Wskakiwanie na bomby. Trzecie co? Alkohol. Czwarte co? Problemy rodzinne. Piąte co? Schodzenie z bomby, nieodblokowanie się. Wchodzenie na następną bombę. Przetrenowanie układu centralnego, układu nerwowego, tak zwanego HUN. Złe odżywianie się, zła suplementacja, zaniedbywanie witamin, minerałów, równa się co? Stan depresyjny, dokładnie. Mnóstwo pytań w tym kierunku. Ludzie czasami zadawają pytanie typu: Waldek, bo ty takie coś przechodziłeś, Waldek, znasz na pewno odpowiedź na coś takiego. Na to nikt nie zna odpowiedzi. To jest taki etap w życiu, który, uwierzcie mi, każdy kiedyś tam przejdzie. Czy to będzie związane z problemami rodzinnymi, a na problemy rodzinne się nakładają takie rzeczy jak szukanie wyjścia z tych problemów, czyli sięganie po niechciane rzeczy, tak? Ktoś tam załyczy, czy ktoś tam coś, nie daj Boże, pociągnie, czy coś tam ktoś, nie daj Boże, zapali, żeby odreagować. To nie jest wyjście z sytuacji. Broń Boże, to nie jest wyjście z sytuacji. To nie jest wyjście z sytuacji typu: teraz pójdę na siłownię, się wyżyję i przejdzie mi. Nie, bo w takim stopniu, jak jesteś zaawansowanym już w takim stanie depresyjnym, gdzie leżysz w chacie i nie potrafisz czasami wstać i patrzysz na prawo i lewo i wszystko cię, że tak powiem, za przeproszeniem, w kół, to wyjście na siłownię czasami też nie jest dobrym rozwiązaniem, gdyż to może być przetrenowanie twojego układu nerwowego, gdzie sypiasz za mało, źle suplementujesz, źle się suplementujesz, tak, źle się odżywiasz, brakuje cały czas w tym organizmie jakich tam witamin. Nie suplementujesz choćby takich podstawowych rzeczy jak witamina D, nie witamina D, K2. Ale to też to jest reguła taka, że na jednego działa, na drugiego nie działa. Tu się nie ma co skupiać na takich typowych suplementach aptecznych, tak? Ktoś ci tam powie, będziesz suplementował witaminę D, wyjdziesz z takiego przetrenowania układu centralnego, czy wyjdziesz z tak zwanej depresji. Na jednego to zadziała, na drugiego to nie zadziała. Ja wam powiem, najlepsze lekarstwo, jakie jest, będąc w stanie takim, zaczątek stanu depresyjnego, ja tam nie mówię już o takiej konkretnej, ja już nie mówię o takim konkretnym stopniu, takim zaawansowanym, gdzie tam już często ludzie sięgają po telefon do przyjaciela, tak, idzie do psychiatry i on już z niego tam robi, że tak powiem, totalne warzywo, surfuje mu tam jakieś tablety, gościu siedzi w chacie, leci na jakiś tam jak to się tam nazywa, nie wiem, no jakiś tam antydepresyjnych środkach, to już jest w ogóle miazga, powiem wam tak. Udając się do takiego typa, nie dość, że on sam jest upośledzony, normalni ludzie nie prowadzą takich zajęć, uwierzcie mi, oni mają sami z sobą do czynienia. Podchodzicie do takiej terapii, on wam robi wodę z mózgu. Kasa chorych, taka jak tu, ubezpieczalnie, nieubezpieczalnie, tam gdzie jesteście ubezpieczeni, oni na tym robią hajs. Prowadzący robi na tym hajs, farmaceutyka robi na was hajs, a wy z bańki robicie jeszcze większy śmietnik. Tak to niestety działa. Uwierz mi, większym antydepresantem dla ciebie jest wyjście z domu, wejście w grono ludzi, z którymi możesz porozmawiać, normalnych ludzi, ja tu nie mówię o debilach, ale o normalnej takiej ekipie, z którą się możesz spotkać i porozmawiać na byle jakie tematy, wypić jednego browarka kuflowego, niech to będzie pszeniczne piwo, obojętnie co, żeby ci na zdrówko wyszło
i porozmawiać o tym, nie konkretnie o tym stanie depresyjnym, ale porozmawiać o tym, o czymś, co Cię interesuje. Uwierz mi, takimi myślami zrobisz więcej i taką rozmową zrobisz więcej. Przestaniesz w jakimś tam stopniu o tym wszystkim myśleć. To się tylko pogłębia, a dlatego, że siedzimy i myślimy o tym. Myślimy o tym cały czas. To jest tak, mnie złapało z tym oddechem, co miałem te wszystkie problemy. Później weszły jakieś tam stany takie lękowe i za pewien czas zacząłem tam konkretnie się suplementować wszystkim. Wszystko, co było możliwe na takie stany depresyjne. Ja tam wrzucałem po kolei glutaminę, ja tam wrzucałem po kolei awokado, ja tam suplementację witaminy D robiłem. Wszystko, co tam ktoś nie... gdzie nie wyczytałem, co tam ktoś nie powiedział. Wyszedłem z tego. Ale nie twierdzę, że wyszedłem z tej całej... z tego całego opętania przez to, że zacząłem suplementować to, to czy tamto. Nie jestem w stanie z tego stwierdzić, a na pewno pomogły mi takie rzeczy jak rozmowa z ludźmi, ignorowanie jakichś tam debilnych komentarzy, czy choćby i tam na kanale. I w ogóle ignorowanie tego, co tam ludzie piszą na dole. Czasami mi głupio, bo ktoś tam coś tam fajnego napisze. Nie odpiszę, czasami ktoś tam pozdrowi, czy tam napisze Waldek to, Waldek tamto. No mógłbym skupić się na tym odpisywaniu bardziej, tak, mógłbym poświęcić więcej czasu tym oglądającym, ale ja powiem wam tak, chcecie, piszecie, nie chcecie, to nie piszecie. Ja bym równie dobrze mógł zablokować te komentarze pod tymi filmami i nikt nie napisałby w ogóle niczego, ale po co? Każdy ma prawo się tam jakoś wypowiedzieć. I z pewnym tam etapem czasu patrzałem na to wszystko i powiedziałem sobie tak, Waldek, ty się za bardzo przejmujesz, kurwa, wszystkimi pierdołami, które do ciebie dochodzą z każdej strony. Czy to jest rodzinny temat, czy to jest temat twojego tabu, tak, treningi, nie treningi, że ktoś ci tam coś powie, że jeszcze nie jest tak, jak powinno być i ty ciśniesz w tym kierunku i się cały czas tylko głowisz, co robić, żeby było lepiej, żeby ta sylwetka wyglądała jeszcze lepiej, żeby mieć coraz więcej tego siana. I uwierzcie mi, łeb dostanie takiego pocisku z każdej strony, każdy tylko ciśnie na ciebie, ciśnie. Ty myślisz, że jest tak, jak ludzie mówią, ty myślisz, że jest tak, jak ludzie piszą, a wystarczy zrobić jeden prosty, właściwy krok. Odrzucić w życiu toksycznych ludzi, a zacząć patrzeć wstecz delikatnie i wysuć z tego wszystkiego wnioski, co zaniedbałeś do tego momentu, że sprowadziło cię właśnie do takiego stanu. No nie ma, uwierzcie mi, nie ma lepszej odpowiedzi na to wszystko. Ktoś tam powie, kurwa Waldek, na czym ty, sorry za to słowo, na czym ty się tam możesz znać, co ty możesz wiedzieć o depresji, co ty możesz wiedzieć o tym, o tamtym. Powiem wam tak, nie chwaląc się swoim tam doświadczeniem życiowym, ja przeżyłem naprawdę wiele. Uwierzcie mi, ja przeżyłem naprawdę wiele. Tupecik już sam zleciał. Jakoś tam to ciało się upomniało o nieco. Ja wam powiem tak. Różne były stany. Były stany takie, że nie chciało mi się patrzeć w lustro. Po czym wróciłem do sportu i wróciłem do tego, co kocham robić. I stwierdziłem, że to jest taki etap w życiu, który zawsze chciałem osiągnąć, zawsze chciałem pielęgnować. I ja już tego nie przestanę robić, obojętnie, czy idę gdzieś tam na jakąś imprezę i trochę tam pyska zamoczę, jak mi się zdarzy, bo może mi się coś takiego zdarzyć. I ja rano znowu z powrotem wracam na trening. Ja znowu wracam na to cardio, które kocham i znowu pokochałem i znowu wracam na co? Na tą kobzę, na której teraz lubię jeździć. Obojętnie jest zimno, nie zimno. Ostatnio mi tak plery przewiało. No, że tragedia. A ja się będę musiał powolutku, czekajcie, zmywać, bo tu chłop chodzi, wypisuje czeki, a ja już tu stoję dobre 20 minut. Zara powie, te, mistrzu, ja cię tu widziałem niedawno, a ty tu dalej stoisz. Muszę czekać, a nie chcę mi się gdzieś tam w środku miasta stać tym samochodem i przemieszczać się z jednego końca na drugi. Mam jeszcze dosłownie chyba 10 minut, także
powolutku zajadę sobie na parking, na podziemia. I tak to wygląda. Łapcie to życie takie, jak ono przychodzi. I trzeba naprawdę wysnuć wnioski, co wcześniej zaniedbaliście, że do takiego stanu doszło. Ja rozumiem wszystko, każdy ma problemy rodzinne, ja je też mam. Każdy ma problemy z sobą samym, tak? Jeśli chodzi o sylwetkę, wiecznie niezadowolenie, wiecznie taki stan, a mogłoby być lepiej, a straciłem pracę, a przyjęli mnie, czekałem cały czas, aż mnie przyjmą, tak? Aż dostanę ten, na ten czas nieokreślony umowę, dostałem ją i co? I dalej jestem niezadowolony. W życiu jest tak, że zawsze będziesz chciał więcej. Uwierzcie mi, zawsze jest tak, że będziesz chciał więcej. Są tacy ludzie, którzy potrafią się skupić na okej, osiągnąłem ten cel, dziękuję, do widzenia, teraz spoczywam na laurach i tyle. Ale są ludzie tacy jak ja na przykład i nie dają sobie za bardzo... Chwila. I nie dają sobie za bardzo tej swobody takiej ze względu takiego, a nie innego, jakim jest odpoczynek. Dawaj to. Takiego komfortu, jakim jest odpoczynek, i cisną cały czas w to życie, cisną, żeby było coraz lepiej. Ale uwierzcie mi, czasami wystarczy popatrzeć na to wszystko troszeczkę dalej i w końcu przychodzi taki moment, powiecie tak, halo, nie wystarczy cały czas cisnąć w to wszystko, nie wystarczy cały czas tylko obwiniać się, że coś tam w życiu nie wyszło, tylko trzeba czasami zakasać te rękawy i zrobić coś, żeby przyszło w końcu to lepsze jutro. No musicie to zrobić, no samo się, że tak powiem, za przeproszeniem, kurwa, nie zrobi, no bo się nie zrobi. To jest tak samo jak z plecami, które u kogoś tam stoją, to jest tak samo jak z barkami, które u kogoś tam stoją, to jest tak samo jak z nadużywaniem alkoholu, którego u kogoś tam jest. Musicie zrobić coś w przeciwnym kierunku, czyli halo, skoro w życiu popieprzyło mi się wszystko przez to i przez to, to robię wszystko, żeby znowu do tego nie dopuszczać, a nie robię co? Dobra, dzisiaj jest ten dzień, że będzie tak i tak, a może sobie jeszcze raz pozwolę. Możesz sobie pozwolić, niech to jest sobota, niech to jest gdzieś wyjście ze znajomymi, niech to jest gdzieś jakieś spotkanie tam, gdzie możecie porozmawiać, podzielić się swoimi tam uwagami, kto co tam sądzi o tym, o tamtym. Ale niech to nie jest codzienność, tak? Taki całoroczny karnawał. Niech to nie jest użalanie się nad sobą dzień w dzień, tylko wstajesz rano, łapiesz to powietrze, otwierasz te oczy, sorki, otwierasz te oczy i mówisz tak. Halo, przyszedł w końcu ten następny dzień. Wczoraj było mi tak i tak, to robię dzisiaj wszystko, żeby tak nie było. Myśl obojętnie o czym, żeby tylko odejść od tych złych myśli, tak, które gdzieś tam w tej głowie siedzą i pogłębiają ten twój stan, taki stan wieczny niezadowolenia, taki stan wieczny obwiniania się o wszystko, bo to nie prowadzi do niczego innego, jak właśnie do tego niechcianego stanu depresyjnego. Depresje są różne, są takie depresje, że ludzie wskakują na balkony i z nich na bańkę zeskakują, są depresje takie, że ludzie chodzą i mają tam jakiegoś fizia na swoim punkcie. I to są najczęściej tylko kompleksy, to nie jest żaden stan depresyjny, przez te kompleksy wchodzą w stany depresyjne, bo tak to właśnie wygląda. Trzeba trochę o tym wszystkim poczytać, ale nie czytać tego, co ludzie piszą w swoich opisach, bo każdy ma na ten temat swoją opinię i jak ty będziesz bazował na opinii tego czy tamtego, uwierz mi, kurwa, ten łeb, ta głowa w końcu ci co? Pęknie. Pęknie ci. Zajmij się tym, co w życiu kochasz, to, co chcesz robić. Uwierz mi, nie ma nic lepszego, jak spełnianie się w tym, co chcesz osiągnąć. Nie ma nic lepszego, jak spełnianie się w swoim kierunku, który tam sobie obrałeś. Nie ma nic lepszego, jak zadowolenie na twarzy samego siebie i czerpanie z tego jakiejkolwiek satysfakcji czy korzyści z biegiem czasu. No nie ma nic lepszego, no powiem wam tak, życie różnie, w życiu różnie było, życie różnie wyglądało. I kraje różne, i tam byłem, i prace różne, i takie, i takie, i takie. I zawsze jakieś tam było w tej głowie niezadowolenie, zawsze było za mało. A tu wystarczy żyć, tu wystarczy żyć, tu wystarczy kochać to życie,
Tu wystarczy czasami wysnuć parę dobrych wniosków, co zrobić, żeby tej drugiej osobie nie było źle, co zrobić, żeby tobie nie było źle. I uwierzcie mi, można żyć, można dalej żyć. Dopóki nikt nie umarł, uwierzcie mi, wszystko da się zrobić. Taka prawda. Znam ludzi, poznałem ludzi, którym umarły bardzo ważne w życiu wartościowe osoby. I co? I działają, nie załamali się. Żyją tą nadzieją, że jest im tam lepiej. Żyją tą nadzieją, że oni muszą przeżyć tu za tą osobę jeszcze to lepsze jutro. No i z takiego wniosku, z takiego założenia też wychodzę. Nie jest wyjściem z sytuacji przeżywanie czyjejś śmierci, nie jest wyjściem z sytuacji przeżywanie czyjejś choroby, nie jest wyjściem z sytuacji przeżywanie czyjegoś stanu depresyjnego, tylko rozmowa i ukierunkowanie danej osoby na takie łapanie tego spokojniejszego, lepszego jutra. Pozdro i pamiętajcie, wszystko z główką, ja lecę, bo mam 4 minuty dosłownie odebrać, co mam odebrać i lecę dalej. Dzisiaj czekają na mnie dwie osoby, z którymi się tam ustawiłem na rozmowę, na prowadzenie. Zwykłe sylwetki, zaniedbane, otuszczone, trzeba parę kilogramów zrzucić. Dla mnie pestka, a dla nich wyzwanie. To mnie cieszy, że chcą coś robić ze sobą. Siadam, mam czas, jadę, nie mam tego czasu, biorę wolne. Przy okazji pozałatwiam jeszcze swoje sprawy. I tak to powinno wyglądać. Pozdro i pamiętajcie, wszystko z głową, co złego to nie ja. Jak ktoś twierdzi, że jestem jakimś tam złem, ma też prawo tak myśleć, może kiedyś pozna mnie na takim, jakim tam, nie wiem, kurwa, gdzieś się tam spotkamy i stwierdzisz, że nie taki diabeł zły, jak mu z oczu patrzy. Pozdro!